Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami taka sauté, a nie grałam makijażu, a to dlatego, że no właśnie się przeprowadzamy. Więc ja bardzo mam czas na to, żeby się szpachlować. Nawet na wczorajszym koncercie Ewy Farnej byłam bez makijażu. No, grubo. Będzie tu pewnie trochę echo, dlatego, że to mieszkanie jest dosyć puste po tym, jak pozabieraliśmy swoje rzeczy. Ale nie chcę wozić ze sobą śmieci, więc stwierdziłam, że nagram jeszcze ostatnie dęko, ostatnie w tym mieszkaniu. Tak wygląda torba śmieci, które uzbierałam. I żeby nie przedłużać, tak na szybciocha wam o tym opowiem. Zacznę może od rzeczy do prania. Ja uwielbiam używać produktów z firmy Lenor, zwłaszcza jeżeli chodzi o te perfumowane płyny do płukania. Tutaj mam jeden zapach, którego używam nawet podwójnie. Obie te butelki są puste. Powiem wam, że teraz jak się przeprowadzaliśmy, tutaj Gold Orchid. Teraz jak się przeprowadzaliśmy i pakowaliśmy rzeczy w kartony, to mimo, że te część tych rzeczy już naprawdę długo leży w tej szafie, to one w dalszym ciągu pięknie pachniały. Także naprawdę świetna jest ta seria Lenora. Te płyny są niestety dosyć drogie. Wydaje mi się, że jeden taki płyn kosztuje jakieś 2 dyszki, albo nawet więcej. Zawsze staram się je kupować na promkach w Biedronce, także polecam polować, ale jest naprawdę ekstra. Teraz się trochę boję, bo przy suszarce ubrania tak ładnie nie pachną. Już czytałam o patencie, którego można używać, żeby ubrania mimo wszystko pachniały. Wkłada się nasączony płynem do płukania wacik do filtra od suszarki. Poczytam sobie o tym jeszcze i zobaczymy, czy będę miała odwagę przetestować, bo nie chciałabym tej suszarki popsuć. Tutaj mam coś do prania. Kłębuszek. To jest dostępne w Biedronce, nie wiem czy gdzieś jeszcze, czy to jest taka duża marka, czy to jest taka biedronkowa marka. Chyba tak, biedronkowa, wyprodukowano dla Biedronka. Ale uwielbiam ten płyn. Jak piorę czarne rzeczy w kapsułkach do prania, to czasem mam takie jakby na nich białe smugi od tego, jak się rozpuszczała ta kapsułka, a jak wlewam sobie coś takiego, to absolutnie nic z tych rzeczy się nie dzieje. No vanish. Nie będę chyba tłumaczyć co i na co, wszyscy wiemy o co chodzi. Tutaj jeszcze kilka rzeczy do twarzy, albo może zacznę od tych do ciała. Tutaj miałam taki żel zapisu, to jest litrowa aż butla, płyn do kąpieli pod prysznic z minerałami z Morza Martwego. Te rzeczy zapisu się beznadziejnie pienią, także jeżeli brak piany wam nie przeszkadza, to wtedy polecam, bo ta butla litrowa była dosyć tania. A jeżeli lubicie jak się pieni, no to totalnie odradzam. Z rzeczy do kąpieli, no to oczywiście Rituals. Pianka w wersji mini, zapach Ritual of Ink. Pianka w wersji dużej, Ritual of Karma. Świetne są te pianki, naprawdę bardzo je lubię. Tutaj coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to było Yves Rocher, taki płyn do kąpieli z orzechem laskowym. Przepięknie pachniał, naprawdę. Super zapach, jak ktoś lubi orzeszki, a ja bardzo lubię, to mega polecam. Co ja tu jeszcze mam? Dobra, będę chyba wyciągać, tak wiecie co, wszystko po kolei jak leci. O, pianka do kąpieli z Face Boom. Bardzo spoko mi się sprawdziła, muszę wam powiedzieć, że naprawdę jakbym miała kupić ją jeszcze ponownie, to bym się nie zawahała, tylko bym kupiła. Jak używałam zawsze tej pianki z Sorai, to ona była ekstra, ale miałam wrażenie, że po niej moja buzia była tak mocno ściągnięta. Tutaj to uczucie aż tak mi nie towarzyszyło, także wydaje mi się to na plus. Krem do rąk z Yves Rocher, bardzo fajny, taki rzadki w swojej konsystencji, szybko się wchłania, naprawdę ładnie pachnie. No jeszcze pachnie opakowanko, już nic tu nie ma, wykończyłam go do zera. Pasta do zębów, w naszym przypadku jest to Elmex, bo to nam poleca dentysta. Płyn do higieny intymnej z AAA. No słuchajcie, płyn jak płyn, ale powiem wam, że ja już jestem przyzwyczajona do tego z... O Boże, jak się nazywa ta firma? No dobra. W kolejnym dęku on będzie, bo go używam. W każdym razie zazwyczaj kupuję inną firmę i jakoś tak
nie wiem, z przyzwyczajenia chyba po prostu tego mi się używało gorzej. On się w ogóle nie chciał skończyć, był bardzo wydajny, to akurat był jego plus. Fajnie, że jest ta pompka. Tutaj jest niby, że jakiś ratunek dla skóry, ochrona przed infekcjami. Czy tak było? Nie wiem. No po prostu płyn do higieny intymnej. Ja jestem przyzwyczajona do tego, którego do tej pory używałam, więc tego używało mi się gorzej. Ale to na pewno jest tylko kwestia moich przyzwyczajeń. Szampon Andrzeja DX2, czarna tuba, więc to jest przeciw wypadaniu włosów. O, tutaj coś, co mi się świetnie sprawdziło, czyli Only Bio i odżywka humektantowa. Ona ma, słuchajcie, za zadanie między innymi nawilżać te włosy, tak mi się wydaje. Gdy włosy są suche, tępe i szorstkie, jaki daje efekt, włosy stają się nawilżone i miękkie w dotyku. I tak właśnie było. Bardzo się z tą odżywką polubiłam. Ogólnie już wspominałam chyba w poprzednim denku, że zwróciłam uwagę, że przy tej mojej szczecinie rozjaśnionej te rzeczy nawilżające bardzo fajnie mi się sprawdzają, bo te włosy mi się naprawdę robią gładkie. One często wyglądają jak taki busz, ale to wynika z tego po prostu, że ja nie mam takiego odruchu, żeby się czesać w ciągu dnia, więc jak ja się uczeszę rano, to one tak sobie potem żyją własnym życiem. Wiem, że nie powinno się tak robić, ale no trudno, trzeba mieć jakieś wady, prawda? Także taka odżywka, naprawdę bardzo fajnie mi się używa tych odżywek z Only Bio. Mam teraz otwartą kolejną, też taką, która ma nawilżać, także co tu dużo mówić. To jest po prostu dobry produkt. Tutaj miałam coś do włosów z Yves Rocher, tak to wyglądało. Nic wam o tym produkcie nie powiem, dlatego że jego tu było tylko 35 ml i to mi starczyło na dwa razy, bo to była maska do włosów, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, to była maska do włosów. Ciężko powiedzieć coś więcej, bo jakoś tak miałam wrażenie, że nie miałam okazji za bardzo zauważyć tej różnicy. Musiałabym poużywać tego dłużej. Tutaj produkt taki do podprysznic, do kąpieli, Prosecco, to była taka galaretka i wiecie co, ja myślałam, że to ma taką dziwną konsystencję, ale to będzie jak bomba do kąpieli, no niestety tak nie było. To było takie ładne, świecące, brokatowe, ale ogólnie miałam wrażenie, że w wannie nie robiło nic, więc kończyło się to tak, że nawet jak rozdziabałam tą galaretkę, żeby ona mi się trochę rozpuściła w tej wodzie, to ta woda była taka nijaka, poza tym, że była trochę brokatowa i tak dolałam płynu do kąpieli tego z Body Shopa, takiej tej różowej, mazi. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. No, w każdym razie to było beznadziejne. To bardziej, jeżeli macie dzieci, na pewno wam się sprawdzi, to jest guma balonowa i to naprawdę pachnie jak guma balonowa, to jest taka ciastolina do kąpieli, to można gnieść, to działa jak mydełko. Powiem wam, że to bardzo barwi. Jeżeli macie zegarki, na przykład tak jak ja, chodzicie z Apple Watchem i niekoniecznie pamiętacie o tym, żeby zawsze go zdjąć, to bardzo uważajcie, bo ja jak rozrabiałam sobie to, w sensie jak wrzuciłam sobie to do wanny i chciałam, żeby trochę mi się zabarwiła ta woda, to tak tą ręką, na której mam zegarek, miziałam w tej wannie i muszę wam powiedzieć, że opaska mi zafarbowała i po prostu nadaje się do śmieci. Poczekajcie, może wam ją pokażę, bo chyba jeszcze jej nie wyrzuciłam. No i wracam do was z tą moją opaską. Nie wiem, czy kamera to pokaże, ale o, widać. Moim zdaniem widać. Tylko nie chce mi się wyostrzyć. O, widzicie? Tutaj widać takie odcięcie. Tu jest beżowe, a tutaj takie niebiesko-zielone. Dramat. Uważajcie, słuchajcie, bo opaski do Apple Watchów, ogólnie do smart zegarków, to nie jest tani biznes. Oczywiście swoją zamówiłam z Chin. Przez moment chodziłam z taką brudną, ale no wściekłam się. Wściekłam się, jak zobaczyłam, że to mi to tak zabarwiło, bo ja naprawdę dosłownie, no nie wiem, no może na parę sekund włożyłam tą rękę do wody, tylko tak wiecie, po prostu pomiochać tą wodę, żeby mi się to rozprowadziło. I to był duży błąd taktyczny z mojej strony. Dobra, idźmy dalej. Kolejna pasta do zębów. Tutaj mamy Durafat 5000. Po konsultacji z dentystą, jeżeli uzna, że taka w waszym przypadku będzie potrzebna, tak po prostu sobie jej kupić i używać to nie polecam, bo to jest pasta bardzo mocno fluoryzowana. Mam tutaj coś do makijażu, mam dwa tusze do rzęs. Tusz z Varieté Eveline bardzo mi się sprawdził. Mam zresztą otwarty drugi. On ma taką silikonową szczoteczkę drobniutką. Ona jest bardzo spoko. Polubiliśmy się z tym bardzo. Jeszcze nawet go tu trochę jest, tylko już mam go, miałam już otwarty jakiś czas ten tusz, bo się tak na co dzień to się nie maluje. Zazwyczaj tylko
tylko od święta, więc mam wrażenie, że on już jakby, wiecie, za długo leżał i zaczynały mnie szczypać oczy, jak do niego wróciłam. Tutaj kolejny tusz, ten wymęczyłam, ale muszę wam powiedzieć, że uwielbiam właśnie te szczoteczki z Eveline i miałam kiedyś taki czarny tusz z Eveliny Kosmetycznej, taki w sensie taki sam w czarnym opakowaniu, to nie było varieté, ale miał taką samą szczoteczkę. I jak się malowałam tym tuszem, to nie robiłam tego oryginalną szczoteczką, która wygląda, już wam pokazuję jak, bo ja nie lubię szczot, które mają takie włosie. Nie znoszę takich. Lubię tusze, które mają te silikonowe szczoteczki, takie właśnie drobniutkie. I ten tusz był naprawdę bardzo spoko. On był bardzo mokry, słuchajcie. Nawet jak miałam go otwarty dłuższy czas, to on był bardzo mokry. Ale używałam go właśnie w połączeniu ze szczoteczką tego typu jak ta z Eveline. Bo inaczej, no nie potrafiłam się obsłużyć tą szczotą. Co tu jeszcze mam? O, coś takiego do kąpieli. To powodowało, że takie się robiło, taka mleczna się zrobiła ta woda. To miało mieć chyba właściwości jakieś nawilżające. Tak. Nawilżające. No faktycznie skóra wydawała się miła z tego co kojarzę jak wyszłam z wanny. To jest Rituals, więc to pewnie nie jest tanie, więc zastanowiłabym się, czy bym to kupiła, gdybym miała to kupić tak po prostu sama z siebie, bo to było w kalendarzu adwentowym. Chyba lepiej po prostu kupić jakąś tańszą, a też spoko sól do kąpieli. W tym przypadku nie dopłacałabym do tego, że jest to Rituals. Co tu jeszcze mamy? Pianka do golenia, no to klasyczne, Gillette. Kolejny antyperspirant. Uwielbiam te Lady Speed Stick, te w wersji żelowej. Bo takich sztyftów tych białych to niekoniecznie, ale te żelowe uważam, że działają świetnie. Tutaj rzecz z Sorai, która też mi się sprawdziła. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Co takiego dobrego robią dla nas toniki, poza tym, że w sensie no przewracają pH naszej skórze odpowiednie po jej umyciu. Czy tonik może mieć jakieś ekstra właściwości? Wydaje mi się, że jest to ciężko ocenić, wiecie, w sensie jak macie jakieś złuszczające i tam są kwasy, no to wtedy te efekty widać. Jak tonik ma nawilżać, to w mojej ocenie jest to bardzo trudno ocenić, czy to faktycznie działa. Tutaj mam Soraya Chlorophyll. Zużyłam, był naprawdę bardzo spoko, ale czy robił coś magicznego? Nie wiem. Tutaj mam zapach, w końcu go, ojku, coś tu było mokrego. W końcu go wykończyłam, już nic tu nie ma, jest to Acqua di Gioia od Giorgio Armaniego. Uwielbiam te perfumy, mam otwarte już kolejne. Uważam, że jest to świetny zapach na wiosnę, na lato, bo on jest taki świeży, przyjemny. Teraz zimą używam trochę mocniejszych zapachów, jeżeli już używam coś takiego bardziej właśnie jak My Way od Armaniego albo Sea też od Armaniego, te czerwone w wersji Passione. To są naprawdę ekstra zapachy. No a ten, no właśnie, zużyłam go w tym roku już tak doszczętnie. Tutaj mam jedną rzecz z pielęgnacji, tylko wydękowałam, tak z takiej typowej pielęgnacji, chociaż mam już sporo innych na końcówce. Tu jest Ideal Balance by Dane. Powiem wam, że ten krem miał mega dziwną konsystencję dla mnie. To jest taki nawilżająco, normalizująco nawadniający booster. On tutaj ma niacynamid, olej tamanu i migdałowy, ekstrakt z pikwy i coś tam cytrynowego. Powiem wam, że naprawdę miałam takie poczucie, że moja skóra jest w dobrej kondycji, jak tego używałam. Ta konsystencja tylko była taka, że jakby na buzi to się strasznie smużyło, więc trzeba było naprawdę się postarać, żeby jakby ładnie to rozprowadzić. Na pewno jest to krem, który potrzebuje chwili, żeby się wchłonąć. Miałam wrażenie, że w moim przypadku tak średnio pod makijaż mi się to sprawdzało.
ale ogólnie krem sam w sobie bardzo spoko. W normalnej cenie bym go nie kupiła, ale jak są, wiecie, promki, APIS często raz w miesiącu chyba jest taka duża promocja, że jest tam minus 25, minus 30, a czasem nawet minus 40%, to wtedy bym się nie wahała i na pewno bym go kupiła. Na razie nie kupuję żadnych kremów, jak zobaczycie jakby moje zapasy w naszej nowej łazience, jak są poustawiane, ile ich mam, no to ja takich rzeczy nie potrzebuję, jestem zaopatrzona na najbliższy rok na spokojnie, także będę sobie powoli zużywać to, co mam, ale naprawdę spoko mi się ten krem sprawdzał, więc bym nie narzekała. Przyniosę wam tu jeszcze jedną rzecz, odrobinę produktu tam mam, ale coś czuję, że albo to zaraz wyrzucę, żeby już tego nie przewozić, bo mam popsute... Zresztą, poczekajcie. To jest ten produkt, słuchajcie, ja go kupiłam już uszkodzonego, tylko tego nie zauważyłam. On ma popsute wieczko. W sensie wcześniej on był zamknięty, bo to był jeszcze taki pypeć, który to trzymał. Ale jak próbowałam to otworzyć, to on się po prostu oderwał. Więc tak, to jest płyn do makijażu z tej wersji chlorofil. Powiem wam, że ja na co dzień zazwyczaj kupuję sobie albo płyny micelarne z Nivei, albo płyny micelarne z Eveliny Kosmetycznej, takie te czarne, niby polecane przez wizażystów. O, poczekajcie, no odwrót wam powiedziałam. A nie, dobra, woda micelarna. Jest okej. Okay. Myślałam, że pokazywałam wam tonik, a to była ta woda micelarna, ale nie, dobra, to był ta mały, to był tonik, a to jest teraz ta woda micelarna i no właśnie, nie sprawdziło mi się to, uważam, że słabo zmywało makijaż, w sensie dało się go zmyć, ja nie używam zazwyczaj produktów wodoodpornych, ale miałam wrażenie, że muszę tym wacikiem trochę szurać po tym moim buziu. Po tej mojej buzi, żeby pozbyć się makijażu. Została mi już taka resztka. Chyba po prostu to wyrzucę, bo to nawet nie jest jedno zmycie. Chociaż może jedno to tak. Ale to już jest taka końcóweczka. To jest popsute. Nie będę tego ze sobą woziła, więc już się z tym pożegnam. I jeszcze jedną rzecz wyczaiłam w łazience, z którą już się muszę pożegnać. Jeszcze niby coś tu jest, ale powiem wam, że przez te dziurki nie chce mi to wylecieć. A mianowicie mam tutaj... O tak, Claressa jest to ten blur powder, ten w wersji takiej różanej. Mi ten zapach nie przeszkadza, wiem, że teraz jest też dostępna wersja brzoskwiniowa, on mi upadł, więc tak, o tak wygląda. Zostało tam na dnie coś jeszcze, ale powiem wam, że tak nie bardzo mogę to wygrzebać, bo tutaj jest takie to siteczko i to mi już tak jakoś, nie mogę tego wydłubać. Może sobie to jeszcze zostawię, chociaż pewnie nie, pewnie to po prostu wyrzucę. No. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o te moje śmietki kosmetyczne. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie znać, czy któreś z tych produktów znacie, czy używaliście, czy polecacie. Ja bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.